Porzeczka złota w naszym kraju wykorzystywana szczególnie jako podkładka do szczepienia innych drzew i krzewów. Dorasta do 2-3 metrów wysokości. Zdarza się również, że dorasta do 4 metrów. Kwitnie na początku maja, wykształcając piękne złote kwiaty, które wydzielają bardzo przyjemny, wonny zapach, silnie wyczuwalny z odległości nawet kilkudziesięciu metrów. Tutaj mamy już większość zapylonych kwiatów. Zbiór owoców odbywa się na początku lata. Owoce wydzielają specyficzny zapach. Jednak w Ameryce Północnej, gdzie gatunek występuje naturalnie, owoce często są przeznaczane na różnego rodzaju konfitury. W naszym kraju jednak przede wszystkim służą dla pożywienia dla ptaków, co jest bardzo dobre. Krzew ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe. Lubi jednak glebę lekko kwaśną. Jest odporny na mróz, suszę. Stosunkowo również jest odporny na szkodniki i choroby. Rośliny jesienią przebarwiają się na piękny kolor, brązowo-pomarańczowy, trochę żółty, również podobnie jak kwiaty. Roślina jest pożyteczna z punktu widzenia ekologicznego dla, tak jak wcześniej wspomniałem, wielu ptaków, wielu gatunków ptaków, a nawet liście dla zwierząt dziko żyjących. Jest roślina, która może służyć jako roślina żywopłotowa, do czego bardzo zachęcam. Może być zamiennikiem innych już często występujących roślin na żywopłot typu tuje, których możemy spotkać już w naszym kraju praktycznie bardzo dużo, praktycznie w każdym ogrodzie. Zachęcam do posadzenia sobie takiej złotej porzeczki, ze względu na to, że będziemy mogli podziwiać wiele owadów, które zapylają kwiaty.